Wideoblog Runforest.pl nie bez przyczyny kręcimy o 7 rano. Po pierwsze ze względu na genialną ekspozycję, a po drugie wszyscy przecież chcemy zdążyć na Dzień Dobry TVN. Zadajmy więc sobie pytanie, która pora dnia jest najlepsza na bieganie i dlaczego jest to poranek? Tak właśnie, jest to poranek. Jesteśmy wypoczęci, pełni sił, energii na nowy dzień. Przede wszystkim dalsza część dnia jest dla nas bardzo optymistyczna, bo zrzucamy cały stres, jeżeli czekają na nas jakieś trudy dzisiejszego dnia, kolejnego dnia. A tak już bardziej treningowo, no mamy dużo siły na ten trening. Przede wszystkim jesteśmy chętni do rozpoczęcia nowego dnia. To nam daje dużo energii, dużo motywacji. Chcemy dać coś z siebie i poranny trening jest dla nas super efektywny. Godzina 8-9 rano jest najlepszą porą na trening. Zrealizujemy najlepszą dawkę treningową, zrealizujemy bardzo dobry program treningowy w godzinach rannych. Nasz organizm zniesie duże obciążenia, bo po tej dobrze przespanej nocy, jeżeli jej nie zarwaliśmy jakimś kolejnym bankietem, imprezą po wygranym meczu reprezentacji Polski, między innymi z reprezentacją Czech, co dało nam awans do ćwierćfinału i walkę z reprezentacją Niemiec, którą również wygramy, wtedy nasi chłopcy i cały nasz naród każdego ranka ma bardzo dużo siły na nowy dzień.